Audycja Tysiącletnie Królestwo. Co wtorek o godzinie 20:30 w Radiu Cenzura. Zapraszamy. Raz była burza. To było latem. Padał deszcz. No i u nas taka krowa pasła się na podwórku i mi dla mnie było bardzo też szkoda, bo to mocno grzmiało, błyskało. Ja się bałam, żeby tam coś się nie stało, bo wiadomo, każde dziecko boi się burzy. No i też my tam byliśmy w domu, były drzwi otwarte na dwór, bo to było pół lata. Ten deszcz nie był taki zimny. Jakoś, nie wiem, ni stąd, ni zowąd, uklękliśmy w progu przed tymi drzwiami, zaczęliśmy się modlić Ojcze Nasz, tak. Tym pacierzem takim nas babcia nauczyła. I przestało nagle padać. I my wtedy, hurra, i do taty, wiesz, te krowy szybko dostaje, niby jak zacznie padać, zacznie się burza, to będzie mokła, coś może się stać. A tato mówi, a praktycznie przestało padać, no to po co ja to będę robił? A z pieskiem, jak było z pieskiem twoim, jak na przykład, co mogłaś być w niebezpieczeństwie, aha, gdyby nie on? Witam w audycji Tysiącletnie Królestwo. To jest kolejny odcinek. Dzisiejszym moim gościem jest Marta. Witaj, Marto. Witam wszystkim. Witaj. Witam w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, wszystkich obecnych i słuchających. Dziękuję ci za to, że dzisiaj mogliśmy właśnie zrobić ten kolejny odcinek, Marto, bo jest to bardzo ważne, żeby dzielić się swoimi przemyśleniami, dzielić się swoimi doświadczeniami w życiu, które dostajemy na swojej drodze, które coś wnoszą, a zwłaszcza tymi, które dotyczą właśnie Królestwa nadchodzącego w przyszłości, nadchodzącego w mocy Jezusa Chrystusa. To są bardzo cenne doświadczenia, dzięki którym, jak się podzielimy nimi z innymi, inni ludzie mogą poznać Chrystusa, poznać naszego Pana, jak działa, jaki jest potężny, że potrafi nasze życie zmienić, że potrafi wyciągnąć nas z pułapek, w których tkwiliśmy, z pułapek przeszłości. Bo każdy człowiek, jak tutaj po tej ziemi chodzi, rodzi się właśnie w nagości i w nagości stąd też i odchodzi. Nic ze sobą nie zabierze. Nie zabierze niczego z tej ziemi. I wszystko, co gromadzi, wszystko, nad czym się stara, pracuje w obliczu nadchodzącego wieku, w obliczu wieczności, jest taką małą kropeczką na linii czasu, której nawet nie widzimy, bo jest tak wielka. Wieczność przecież jest niepojęta dla nas, a Bóg właśnie ma życie wieczne i ma rozwiązanie naszych problemów. Daje nam spełnienie, daje nam radość. Spełnienie wszystkiego, bo ilekroć byśmy tutaj właśnie cokolwiek zjedli, czy wypili, czy odwiedzili jakieś miejsca na tej ziemi, one są w stanie na chwilę nacieszyć nasze oczy, te rzeczy są w stanie pocieszyć nasze serce, ale definitywne, takie ostateczne rozwiązanie naszych problemów tu na tym świecie nie jest możliwe. Dopiero jak właśnie nasz Pan Jezus Chrystus wróci, o czym jest w Zachariaszu 14 i Dziejach Apostolskich 1 napisane, dopiero wtedy będziemy mogli odetchnąć od wszystkich prac, odetchnąć od wszystkich mozołów. Szatan właśnie będzie związany, później wrzucony do jeziora ognia i siarki. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Nie będzie łzy, nie będzie strachu, nie będzie smutku, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. O tym wszystkim właśnie też jest powiedziane w Biblii, ale także w Apokalipsie, która bardzo bliska jest mojemu sercu. No i właśnie od tego chciałem zacząć to nagranie. Wstęp taki dałem, wprowadzenie. Teraz chciałbym cię zapytać, jak było w twoim życiu? Jak to wszystko wyglądało w przeszłości? Czym w zasadzie się zajmowałaś? Jakie były twoje priorytety? Gdzie byłaś w przeszłości i co w zasadzie się takiego stało? Jaki był punkt
zwrotny, kulminacyjny taki, można by było powiedzieć. To, co oczywiście chcesz powiedzieć, to powiedz. Nie zmuszam ciebie, żebyś tutaj mówiła jakieś rzeczy, które po prostu są twoje prywatne, bardzo takie, którym byś nie chciała się dzielić. Więc wszystko na luzie, na spokojnie. Oddaję ci głos. No to będę musiała chyba opowiedzieć swój życiorys od początku do aż to pewnie do teraz, jak to wszystko wyglądało, jak to było po kolei. Nie wiem, może pominę moje dzieciństwo, bo to pewnie za długo byśmy nagrywali. Możesz powiedzieć odrobinę, czy były jakieś przebłyski na przykład interwencji bożych, jak byłaś mała, nie? Czy już wtedy odczuwałaś? No dobrze, no to tak skrócę. No to tak, żeby też i słuchacze wiedzieli, ja to się wychowałam w rodzinie no patologicznej, tak, bo rodzice się rozeszli, wzięli rozwód po jakimś czasie i my się z siostrą wychowywaliśmy z tatem, a moja druga siostra młodsza i starszy brat wychowywali się z moją mamą, która wyjechała za granicę. I tak byliśmy rozdzielonym rodzeństwem do jakiegoś czasu, aż do szkoły średniej. Przez całą podstawówkę się praktycznie nie widzieliśmy, ani na wakacje. No, było tak parę lat, że absolutnie kontaktu nie było, bo też ich tych telefonów tak nie było, tak? Jak byliśmy w szkole podstawowej, bo to dopiero zaczynało wchodzić. I razem. To gdzieś była może pierwsza klasa podstawowa. No, to już takie zaczynały się takie, taka Boże interwencja w moim życiu. Znaczy ja jako dziecko i tak czułam w sobie, że nie wiem skąd, no tak po prostu było, że jest ojciec w niebie i zawsze można się do niego zwrócić, że tutaj mam rodziców właśnie od ojca w niebie, tak? I nieraz tak było, że jak coś mama mi nakrzyczała, czy coś tato, to ja zaraz wychodziłam na dwór i tak w myślach się skarżyłam, dlaczego dałeś mi takich rodziców? I tam takie miałam swoje takie myśli jako dziecko i tak żaliłam się trochę do ojca w niebie, tak? Żeby ich trochę zmienił, żeby byli łagodniejsi i tak, no jak to dziecko. Jakoś no miałam tą świadomość, że mogę bardziej polegać na tym moim rodzicu, co jest wyżej niż tutaj na tych ziemskich rodzicach. No i była taka mocna wrażliwość u mnie. Mieliśmy zwierzęta, bo mieszkaliśmy na wsi. Tato prowadził gospodarstwo rolne, też mieli sklep spożywczy. I raz była burza, to było latem, padał deszcz. No i u nas taka krowa pasła się na podwórku i mi dla mnie było bardzo też szkoda, bo to mocno grzmiało, błyskało. Ja się bałam, żeby tam coś się nie stało, bo wiadomo, każde dziecko boi się burzy. No i też my tam byliśmy w domu, były drzwi otwarte na dwór, bo to było lato, ten deszcz nie był taki zimny. I my widzieliśmy z moim rodzeństwem i prosiliśmy tata, żeby on ją zagonił, żeby jej nic nie było. A tato powiedział, a tam nic jej nie będzie, przestanie padać, niech stoi. No i my tak prosiliśmy i prosiliśmy, a tam no tato zbytnio nie chciał, to w końcu jakoś, nie wiem, ni stąd, ni zowąd, uklękliśmy w progu przed tymi drzwiami, zaczęliśmy się modlić Ojcze Nasz, tak? Tym pacierzem takim nas babcia nauczyła i przestało nagle padać. I my wtedy hura, i do taty, wiesz, te krowy szybko do stajni, bo jak zacznie padać, zacznie się burza, to będzie mogła coś, może się stać. A tato mówi, a praktycznie przestało padać, no to po co ja to będę robił? No i jak on tak powiedział, to znowu ta burza się rozszalała i znowu padało i my tak trochę gniewaliśmy się, że nie posłuchał się i dalej ta krowa tam moknie. No to były takie modlitwy wysłuchiwane, dziecięce takie, no. Druga sytuacja też taka w moim życiu to była, ja bardzo lubiłam latawce jako dziecko i lubiłam jesień, bo wtedy wiatry takie są porządne, po polu można te latawce popuszczać, no ale nie było zbytnio tych takich latawców, jak rodzic nie zrobił, czy jak w szkole nie pokazali, to się nie miało, tak. No ja chciałam, tak mi się zachciało tego latawca, prosiłam tata, on powiedział, że nie, bo tam czasu nie ma, wymigiwał się, w końcu poszłam sama. Zaczęłam robić ten latawiec jeszcze jako dziecko też, to jakoś była, no może już druga klasa podstawowa, no nie pamiętam, wiem, że jeszcze byłam wtedy taki. I wzięłam worki takie foliowe po nawozie, były takie liszczewki,
gwoździe, młotek. No, tam jako dzieci to wiedzieliśmy, jak się to robi, bo trochę nas dziadek poczekał, tam te gwoździe wbija i tak dalej. Powiązałam to dookoła sznurkami, żeby to wszystko się trzymało. Zrobiłam ten taki fajny ogon też ze sznurka i z tej folii. I to ciężkie było mocno, bo to wiadomo. No może to nie miało prawa taki latawiec polecieć, ale ja widziałam, że ten latawiec poleci. I tato wyszedł i zobaczył i mówi, że to nie będzie leciało, bo to jest takie ciężkie, że to nie poleci. I mówię, że tylko szkoda mojej pracy i czasu. Ale ja tam byłam taka zawzięta, wyszłam na te pole i puściłam ten latawiec i on powrównął, rzeczywiście poleciał. No ja tak wiedziałam, że on poleci, wierzyłam w to. No i on poleciał ten latawiec i fruwał. Ja się cieszyłam, bo on fruwa, tato zobaczył przez okno, że ten latawiec fruwa. Bo to akurat pole mieliśmy po drugiej stronie drogi. Przybiegł na pole i mówi, jak ty to zrobiłaś? Mówi, daj ten latawiec, ja go sam puszczę. I ściągnęliśmy go z powrotem na dół i tato spróbował, biegał z tym latawcem, no nic mu nie szło, no nie chciał się w górę podnieść. I on tak się wtedy dziwił, jak to możliwe, że to tak, że mi ten latawiec poszedł w górę, a jemu nie. No to były takie... Parę takich, no, wierzę, że to działanie Boże w moim życiu, tak, że no to jest taki jakby prezent, tak. Że, czyli no... przez wytrwałość byłaś po prostu pocieszona, bo zrobiłaś coś na odwrót niż jakby, można było to powiedzieć, ludzie, człowiek tam, który chciałaś pomocy po prostu jakiejś, to ci nie pomogli, ale zrobiłaś swoje po prostu, byłaś taka zdeterminowana, o tak bym to ujął. No po prostu no, chciało mi się w tej tak głębi duszy, wiedziałam, że to poleci. Taki, no nie miałam takiej, po prostu wiedziałam, że poleci, no i poleciał. No, taki, no nie wiem, no teraz może ciężko odnaleźć w sobie taką tą cząstkę takiej wiary, że to na 100% będzie i koniec. Czasami są takie zawahania, że może coś tam nie pójść nie tak. A jednak my jako dzieci mamy większą taką, no takie coś, no. A z pieskiem? Jak było z pieskiem twoim, jak na przykład, co mogłaś być w niebezpieczeństwie, aha, gdyby nie on? To akurat było, bo tak jak wspominałam wcześniej, moi rodzice też mieli sklep spożywczy na wsi. I ja miałam takiego pieska czarnego Pimpka i on zawsze za mną wszędzie chodził, nawet do szkoły nie raz odprowadzał, bo mi to na piechotę też chodzi, bo mieliśmy na wsi szkołę niedaleko. I chodziliśmy, to akurat był chyba weekend, lato, a może to na te wakacje były, bo to było lato, cieplutko. I ja poszłam wtedy do sklepu, do mamy i patrzę, bo ona tam nieraz trzymała jakieś tam pod ladą słodycze czy cukierki, my tam nieraz podbieraliśmy dla niej, ona tam nic nie mówiła. No i może z tego przyzwyczajenia też tak, że można było, bo wiadomo, że z półki to nic nie można było wziąć, bo to już byliśmy dobrze uświadomieni, ale jak coś ten, to można było sobie spod lady, tak? Bo mama też tam czasem lubiła sobie podjadać i miała tam swoje jakieś tam smakołyki. No i patrzę, pod ladą leży czekolada. No i mi się tak chciało tej czekolady. Wzięłam sobie tą czekoladę. Nawet się już nie pytałam mamy, bo nieraz coś tam się brało i było wiadomo, że wolno. I koło sklepu była taka ławeczka. Usiadłam sobie na tej ławeczce z tą czekoladą, no i chciałam już sobie ją zjeść oczywiście, no. A ten piesek, no tak mnie, no tak się patrzył na mnie, no tak skamlał, tak prosił, żeby dać mu tę czekoladę. I ja myślę, jemu bardziej się chce tej czekolady niż mnie. No i tak mi się go szkoda zrobiło i myślę, no to masz, no dam ci to. To dużo nie było tej czekolady, to może było parę kostek, ja mu dałam to wszystko, co miałam. No i on nagle zaczął taką pianą, no. Jak zjadł, to nawet nie zjadł. Trochę zjadł tej czekolady i zaczął pianą taką. No i zesztywniał, no i patrz, tak? I ja się wystraszyłam, zawołałam mamę. I wtedy pamiętam, że dostało mi się, bo powiedziała, że ta czekolada była posypana takim cjankiem, bo to było na myszy i ona to miała gdzieś rozkładać w sklepie i to zostawiła właśnie pod tą ladą i powiedziała, że jakbym tą czekoladę zjadła, to no to na pewno bym tak by było ze mną jak z tym moim Pimpkiem. No i uratował mnie, tak? Gdzieś wyczuł gdzieś, żeby mi ją zabrać. Widocznie tak, no tak w taki sposób miało to być, nie wiem. Niesamowite. Czyli piesek uratował ci życie i była Boża interwencja, że po prostu teraz rozmawiasz tutaj, że tak. Rozmawiamy, nie? Żyjesz. No. Niesamowite. I to były takie Boże interwencje w moim życiu.
No bo nie wiadomo, rodzice to tam mieli swoje, my mieszkaliśmy z tatem, moja siostra z bratem, z mamą. Życie się dalej tam toczyło. Tato mój to był takim bardzo mocno zagorzałym katolikiem. On nas zapisał do kółka rzęsowego, do Legionu Maryi. Oczywiście musieliśmy w tym wszystkim cały czas uczestniczyć, bo on mocno wierzył, że tylko dzięki temu, że no miał taką mocno, no, bo był takim, ludzie mówili, że to jest drugi człowiek po księdzu na wsi. Pomimo, że miał te swoje nałogi, bo walczył z alkoholem, ale pomimo jego tych modlitw na różańcu i czytania pisma też i tych wiecznie, tych wszystkich piątków i tych, no co tylko, jakie nie było coś w kościele, jakaś ten to on musiał być czy majowe, czy czerwcowe i tak dalej, to nie pomogło mu to, tak? I mnie też trochę tak dziwiło, że no, tyle się modli, tyle czasu spędza na modlitwie i wiecznie ta radio Maryja w domu było włączone i dzień, i noc, i tylko tam wiadomo też i modlitwy, i różne audycje. I tego tylko słuchał i no taki był odseparowany też od ludzi. Ludzie trochę mieli go za tak za dziwaka, bo taki był aż nadgorliwy. Ale nie, pomimo tego wszystkiego nie pomogło mu to, tak? Nie pomogło mu to wyjść z uzależnienia i z tej choroby, którą miał. I mnie to trochę też tak dziwiło. On też czytał dużo książek tak, i tych świętych, i tych Faustyny, i Pio. O takich różnych tych, no ja też czytałam te książki, bo no byłam ciekawa, tak, tego. Jakoś tak zaszczepił w nas tą taką, no, tak żeby szukać Boga, tak, tylko nie, tylko może on nie wiedział, tak, i no, zresztą, który katolik wie, jak, bo wiadomo, że są ludzie źle prowadzeni, dopóki sami nie zaczną szukać na własne rękę i przestaną słuchać tych księży. No ale dobra, to mniejsza z tym, to może później będę mówić, jak to ze mną było. I tak tkwiliśmy w tym z tatem. No i później ja po szkole zawodowej zrobiłam piekarza i wyjechałam do mamy tam do Belgii, bo było bardzo takie ciężkie czasy. Ona później mieszkała z tatem, ja mieszkałam z babcią, bo babcia też została sama. To była mama mojej mamy, czy było też i te leki jej podawać, bo ona miała i udary różne przeszła i zapały. Siostra. Nie siostra, tylko babcia. Tak, to ja z babcią byłam, a moja siostra Renia z tatem. I tak się odwiedzaliśmy, bo to niedaleko siebie mieszkali, tak, babcia, a tato, jedna wieś dalej. No i ja później wjechałam do Belgii, siostra Renata wjechała do Anglii, wiadomo, za pracą, bo w Polsce to ciężko było czegoś się dorobić, my się wychowaliśmy biednie, no bo to wszystko upadło, wszystko co rodzice mieli, to wszystko upadło, mieli dużo pola, mieli swoje maszyny rolnicze, mieli kombajny, mieli sklepy, budowali się, to wszystko upadło, zostali z niczym, z długami, z komornikami. W międzyczasie, jak tam byłam w Belgii, też to uczyłam się najpierw języka francuskiego, żeby gdzieś dostać się do pracy, no musiałam przejść taką szkołę i zapoznałam Artura też, mojego męża obecnie. No i jakoś tak się zeszliśmy. Przyjechałam do Polski. Już planowałam, żeby zostać na stałe. Dostałam spadku po babci. Przypisała na mnie swoje te gospodarstwo. Ja tam chciałam odremontować ten dom, tam zamieszkać i wrócić do pracy, do piekarni, tam gdzie wcześniej pracowałam. Albo gdzieś indziej. No okazało się, że jestem w ciąży. No i ten. Wyjechaliśmy z mężem z powrotem do Belgii, bo stwierdziliśmy, że no, dziecko jest w drodze, no, tutaj ciężko z pracą i trzeba się coś jakoś, żeby wyjść na swoje, dorobić, żeby nie obciążać też naszych rodziców, którzy i tak byli biedni i ledwo ciągnęli koniec z końcem z jego strony i z mojej strony. Tam dostaliśmy dobrą pracę, mogliśmy się dorobić wszystkiego sami, nie musieliśmy nikogo prosić, jakoś tak Bóg nas obdarzał, tak, że niczego nam nie brakowało. No i później w 2010 roku no siedziałam sobie przed laptopem, sprawdzałam wiadomości na YouTubie, chyba sprawdzałam, co jest, jakieś wiadomości, jakieś najnowsze informacje. I usłyszałam w radiu, że ten samolot w Smoleńsku spadł, tak, że katastrofa. To było wtedy w kwietniu, no i ten. Później też widziałam te dwa filmiki na internecie, które krążyły. Obecnie jest teraz tylko jeden filmik, a były dwa. Może o tym pierwszym nie będę mówić, bo to
Nie wiem, kto będzie słuchał tego nagrania i kto widział, ten widział, było dużo wyświetleń, ten wie. I no, mnie to tak przyjęło, że no, się przeraziłam wtedy. Mówię, będzie wojna jak nic, no niemożliwości, no to tylko ku temu prowadzi. Tak byłam przerażona, że tylko no, klękać i modlić się i prosić, żeby o pokój na świecie. No i ja tak robiłam, tak nie wiem, skąd się taka we mnie determinacja wzięła, żeby tak błagać, tak prosić, żeby nie było wojny, żeby był spokój, żeby nasza Polska została tak chowana, bo przecież to taki nasz kraj oddany Bogu, tak, że tyle ludzi wiecznie, że są za Bogiem, tak, mamy tyle kościołów, są pełne te kościoły, nie tak jak na przykład w Belgii, tak, tam widziało się tak, że to no puste te kościoły, to inaczej tam trochę funkcjonowało. Jak się chodziło na tym, że to się widziało, miałam takie porównanie, tak, między naszą Polską a tam. I modliłam się tak długo, długo, gdzieś tak z parę dni na koronką do Miłosierdzia Bożego, bo wiedziałam, jakoś tak czułam, że ta koronka to będzie taka, no jak do Miłosierdzia Bożego, tak, to już sama koronka za siebie mówi. No i tam, no i pacierz, tak, taki, no nie była to modlitwa taka z serca moimi słowami. Tylko tak, jak nas nauczył Kościół katolicki, musi być formułka, musi być, no bo to przecież my nie jesteśmy godni. Najlepiej to się modlić jeszcze przez pośredników do innych świętych, bo nie wolno przecież prosto do Boga się modlić. No ale po paru dniach modlitwą to właśnie na tym różańcu, tą koronką do Miłosierdzia Bożego. Podczas, no nawet nie pamiętam, jaki miałam wcześniej sen, ale wiem, że zaczęło się tak, że poczułam mocne uderzenie, tak jakby grzmotu w głowę. Bardzo silne to było uderzenie, tak jakby grzmotu, taki, no tak jak grzmi, jak jest burza jakaś, ten to tak poczuwa się taki ten grzmot, tak? Ja takiego mocnego grzmotu poczułam w głowę i przyniosło mnie w takie miejsce, gdzie było wszędzie biało. I tam była garstka ludzi. No dużo ludzi tych nie było. No można na palcach u dwóch ręki policzyć. No, no nie wiem, no może około 20 osób, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale było bardzo mało ludzi. To były osoby, które były mi znane, niektóre ja znałam. I te osoby bardzo się cieszyły z tego, że ja tam jestem. No ja się też cieszyłam z nimi. Była no taka radość, której nie ma takiej radości nawet na ziemi tutaj. No tam taka radość była wspaniała. I my się znaliśmy, no nie do opisania. No i tak jak byłam tam razem z nimi, dał się słyszeć taki głos czyjś, kogoś, że ta osoba nie zgadzała się gdzieś, nie spośród tych osób, które były tam ze mną, ale gdzieś tam skądś inność. Ta osoba się nie zgadzała. Dlaczego ja tam jestem? Że to jest niemożliwe, że to nie powinno tak być, że ta osoba twierdziła, że bardzo dobrze zna moje życie, że się nie zgadza z tym, że ja tam jestem akurat w tym miejscu. Taka była całkowicie negatywnie nastawiona, wręcz aż ziała nienawiścią do mnie. Ona mnie obwiniała. Jak ta osoba było słuchać tej głos tej osoby, co mnie tak też i trochę wtedy, nawet nie trochę, tylko bardzo mnie to zaskoczyło, tak zdziwiło, bo nawet nie wiedziałam skąd to jest, skąd dobiega. No to wtedy wyszedł taki no, mędrzec, starzec, nie wiem jak określić, osoba taka starsza, no w długiej szacie i szła prosto do mnie i mówi, ty teraz pójdziesz za mną. No i no, co miałam zrobić? No idę, tak. Poszłam za tą osobą, już nikogo nie było, już tam zostawiliśmy tych ludzi, co byli, co tam, co się radowali i już one zostały gdzieś tam niewidoczne dla mnie, tak? Nie widziałam ich już. Tylko był właśnie ten mędrzec, starzec, tak? I tam jeszcze z boku w oddali jeszcze paru innych. I oni się przysłuchiwali tej rozmowie, którą on prowadził ze mną. On był bardzo takiej, był surowy z twarzy. No tak trochę gniewny, tak jakby z gniewem nastawiony do mnie. No i miał, w ręce miał coś, z czego czytał. Nie pamiętam, czy to był zwój, czy to był księga, czy no, czytał z czegoś, bo to może jak ja bym odpowiedziała ten sen od razu, bo to już 12 lat prawie, tak, do tyłu, to się pamięta przebłyski te, może takie najważniejsze, które mam pamiętać, ja nie wiem. Tego mówię tyle, ile pamiętam, ale jakbym powiedział,
widziała, to zaraz po tym śnie to na pewno byłoby bardzo dużo szczegółów, a ja niestety sobie nie zapisałam tego. Więc mówię, ile było, tak? No i ten mędrzec czytał, tak? I on czytał tak jakby całe Pismo Święte, od początku stworzenia świata, aż do tego momentu, w którym ja się znalazłam. I on też, nasz polski naród, przydzielił, czytając, do któregoś pokolenia, jakby tam, tak jakby, no nie wiem jak to powiedzieć, że plemienia? Tak jakby skąd, tak, znaczy pokolenia, tak, no, znaczy skąd nasza Polska się wywodzi, tak, jak po linii historii, ale nie pamiętam właśnie tego, już parę razy próbowałam sobie przypomnieć, bo to, no ale trudno. No i zostałam mi przedstawiona, dlaczego się tam znalazłam, tak? Dlaczego tam, no prosiłam o to, o naszą Polskę, modliłam się, a tak naprawdę ja nie wiedząc o tym, ja myślałam, że ja robię dobrze, że przecież mamy się modlić za siebie, a tak naprawdę ja mocno obrażałam Boga tym. Nawet nie wiedziałam o tym, że ja tak obrażam, że jestem aż tak w oczach, no nie wiem nawet jak to opisać. On mi powiedział, że ja jestem i że jestem naga, że jestem łysa, że bałwochwalcza, leniwa, no dużo, no takie szczegóły wymieniam, takie co mnie najbardziej dotknęli, co mnie najbardziej to zdziwiło, tak? Bo przecież ja miałam długie włosy, jaka ja byłam łysa, jak miałam długie włosy, jaka ja byłam naga, jak ja byłam ubrana, tak? Ja zawsze w piżamie chodzę spać. I ja w ogóle, on do mnie mówił, a ja nie wiedziałam, co on do mnie mówi. I on mówił, żebym ja właśnie nabyła u nich, tak, ten, żebym przejrzała, tak, żebym te białe szaty, żebym też, żebym nabrała, kupiła, też w Piśmie Świętym też tak pisze, tak, tylko ja złota? Tak, żebym się wypaliła, tak, żeby, no, każdy chrześcijanin będzie wiedział, o co chodzi, tak. Złota oczyszczonego, jakby. Tak, żeby się oczyścić, bo ja wtedy w oczach Boga to ja byłam naprawdę marnie wyglądałam, już chyba bardziej marnie się nie da. I bardzo to obrażało i to, co te modlitwy i to wszystko to było takie, no nie da się opisać. Mechaniczne takie, nie od serca? Nie, właśnie o to chodzi, że to bardzo obraża Boga. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak te, no to jest bałwochwalstwo, tak? Modlitwy przy stawienników i tak dalej, że no, taka ślepota to jest taka obraza, że ciężko tak mi to, ciężko mi to przenieść w słowach tego, to jak on mi to pokazał. Jak to mocno właśnie nawet nas ciągnie w dół niż w górę. I ja się z tym nie zgadzałam. Zaczęłam w myślach. Ja nawet nie wiedziałam, że on będzie znał moje myśli. Ja tak w myślach wtedy. On mi to do mnie mówił, a ja zaczęłam w myślach się sprzeciwiać. Mówię, i tak sobie w myślach mówiłam, no szaleł, jak śmie do mnie zająć, jakiś pomylił się. Zarzuca mi coś, co nie jest prawdą. I tak zaczęłam się kłócić tak w myślach z nim i on to tak jakby, no wyczuł tak, no wiedział, tak. I jak powiedziałam w myślach, że tylko Bóg ma mi prawo osądzać, a nie, i tylko Bóg wie o mnie wszystko, to wtedy tak jakby mi przyniosło przed tron Boży. No i ja jakoś, nie wiem, wiedziałam wtedy właśnie, że jestem przed tronem Bożym. Nie widziałam Boga osobiście, ale odczuwałam obecność, tak? Było tam takie, był mocny gniew, były te grzmoty takie odczuwalne, ten takie drgania takie. No i no ja wtedy bym w ogóle chciała się nie narodzić, bo już wiedziałam wszystko. No tak jakby, no wiedziałam wszystko, co jest nie tak, tak? I wtedy tym takim głosem, takim gniewliwym, takim, z takim gniewem, takim, no nie da się tego powiedzieć w słowach, jak się tego nie przeżyje, tak? No ja wam mogę powiedzieć, że to był z gniewem taki grzmot, ten taki głos, tak jak burza jest, tak? Jak drży wszystko. Bardzo potężne. I powiedziane mi było wtedy, że powinniśmy się cieszyć tym, co mamy teraz, tutaj na ziemi, bo to nie będzie długo. No to, że ludzie bardzo mocno odeszli od Boga, no
że bardzo mocno odeszli, tak? Nawet nie szukają Boga, tylko żyją dniem codziennym, nie zastanawiając się nad jutrzejszym dniem, nie zastanawiając się nad tym, co będzie nawet po śmierci. No, nawet nie chcą tego wiedzieć. Tak mi zostało przekazane, że żeby się cieszyć tym, co mamy, dopóki to mamy, bo to się skończy, bo tego nie będzie. To nie będzie wiecznie i tam, później po drugiej stronie, no to już nie będzie tego. Tylko wiadomo, każdy według swojego życia weźmie odpłatę, tak? I ludzie sobie właśnie nie zdają sprawy z tego. No i że ostatnia godzina już wybiła i ten głos, z ostatniej godziny, tak jak na przykład bije zegar i jeszcze taki odgłos idzie od zegara, nie wiem, jak dzwon, uderzy się w dzwon i jeszcze on ma taki dźwięk. To właśnie to, co nam zostało tutaj na życiu, to w życiu, to jest ten dźwięk tej ostatniej godziny, żeby to dobrze wykorzystać w swoim życiu, żeby się na tym zastanowić. No ja później się wybudziłam po tym śnie i tak powiem wam, że no ja nie wiedziałam, gdzie się podziać. Ja bałam się spojrzeć w górę, bałam się pomyśleć o Bogu, bałam się pomodlić w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób. W ogóle miałam taki lęk, że jak coś wspomnę znowu do Boga, poproszę, czy coś, to zginę z miejsca. Takie miałam wrażenie, że no, nawet nie powinnam, że już tak rozrabiałam, że tak źle w życiu robiłam, że już no bałam się. No tak się bałam, że ja nigdy w życiu tak się nie bałam, jak wtedy się bałam. I ja tak chodziłam przez parę dni w takim strachu. Ja w ogóle nawet myślałam, że będzie koniec świata za parę dni, że już w ogóle nic nie będzie. Miałam jakiś taki strach w sobie. I w końcu tak, no wybuchłam, nie wytrzymałam. Już tak się nagromadziły we mnie te emocje, że nie wytrzymałam, bo nie rozumiałam tego wszystkiego, nie rozumiałam tego snu, nie rozumiałam tego przesłania. Nie wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi na tamten czas. I zaczęłam wyrzucać Bogu, że po co mnie stworzył. Że skoro wszyscy i tak poginiemy, to po co tak jest? Że przecież jak ja się wychowałam w rodzinie katolickiej, to chyba była jego wola, żebym ja się urodziła w rodzinie katolickiej i jednak uczęszczała do tego kościoła i w taki sposób być też blisko niego, tak? Przez ten kościół katolicki, tak? I zaczęłam tak wyrzucać, że to niech mi pokaże, niech mi jakoś nakieruje, niech mi powie, bo ja nie wiem, tak? I tak dużo tak myślę, jak tak zaczęłam, no nie wiem, to może nawet i bluźnić, tak? Tak jest, po takimi myślami. I później po tym też miałam sen, który zaczynał się też właśnie od tego grzmotu, uderzenia w głowę, gdzie wtedy przyniosło mnie już całkowicie przed tron Boży. Wtedy już nie czuło się tego gniewu, tego potężnego, tylko była taka, no taka miłość się rozlewała, taki był spokój, takie no nie ma takiego odczucia tutaj na ziemi, żaden człowiek ci tego nie da, co tam można było odczuć od Boga, tak? No, takie przytulenie, takie z taką miłością, no człowiek by tylko już chciał zostać tam, tak? Nie chciałby już wracać. I tak dostałam pocieszenie wtedy takim łagodnym głosem. No i miałam nie płakać, ja już płaczę normalnie, bo to się wraca myślami do tego, co było. Ale to jest niesamowite przeżycie. Ja wtedy zostałam pocieszona. Dostanę takich ludzi, że Bóg wystawi na mojej drodze takich ludzi miłych Bogu, że oni mnie nauczą i pokażą, tak? Jak naprawdę powinno się oddawać cześć i chwałę Bogu. Jak naprawdę, że mnie doprowadzą do prawdy, tak? Że będę wiedziała, tak? Że nie będę, że wyjdę z tego kłamstwa. Że mnie wyprowadzą, że się dowiem prawdy i że będę razem z tymi ludźmi, tak? Że oni dużo mnie nauczą. Ja się później wybudziłam z tego snu już taka szczęśliwa, że Bóg mi wskaże, tak? Jak powinno właśnie się oddawać cześć Jemu, że gdzieś na mojej drodze w życiu znajdą się ci ludzie, tak? I no miałam taką obietnicę, że ja się w tych ostatnich dniach
opamiętam, tak, że będę miała tą szansę. No i patrzcie, to już minęło 12 lat od tamtych snów. No i to kawał czasu minęło i przez ten okres czasu ja nadal nie wiedziałam, jak to ma wyglądać, jak ten, no wiadomo, trzeba byłoby czytać Pismo Święte, tylko zawsze to się odkładało, bo zawsze było coś innego, bo to ja miałam i małe dzieci w tym czasie, tu praca, tu dom i tak zawsze to gdzieś na bok szło. Później wróciłam do Polski, mąż jeszcze został w Belgii, tam pracował i przyjeżdżał co jakiś czas tutaj do nas, i bo my chcieliśmy ogólnie tam tylko się dorobić i zjechać tutaj do Polski już na stałe. Tutaj ja najpierw zjechałam z dziećmi, później mąż tam jeszcze trochę, no jeszcze parę lat mu wyszło, tam pracował i tutaj przyjeżdżał, nas odwiedzał. Teraz obecnie jesteśmy już razem wszyscy już na stałe w Polsce. No i gdzieś jakieś, powiedzmy, pięć, może więcej lat od tych snów. Już ja byłam w Polsce z dziećmi i no i pomimo tego, że uczęszczałam do tego kościoła katolickiego, no gdzieś byłam taka rozerwana na dwie części, bo wiedziałam, że w jednej stronie wiedziałam, że to nie jest dobre, a z drugiej strony nie wiedziałam, co nie jest dobrego, właśnie dobrego. Nie byłam do końca przekonana, czy to całkowicie wszystko, co jest w kościele katolickim, to jest niedobre, czy tylko jakaś część, czy jakieś tam kłamstwo jest. Dlatego byłam podzielona z tego względu, bo nie czytałam Pisma Świętego i nie wiedziałam, tak? I tak nie wiedziałam, co robić. Takie miałam rozdarcie tak jakby duszy. No tak i tu, i tu. No i w przeciągu gdzieś dopiero moja taka pierwsza modlitwa z serca, taka własnymi słowami, bez tych formułek, bez pacierza, bez różańców i tak dalej, to taka moja prawdziwa z serca, takimi własnymi słowami, takie zawołanie do Boga, to było gdzieś tak 5, może tam 6-7 lat po tamtych dwóch snach. Ja wtedy dzieci już spały, wtedy uklękłam i wszystko powiedziałam, co mi leżało. No wszystko tak wyznałam, za wszystko przepraszałam i dziękowałam. Pamiętam, to była taka prawdziwa z serca modlitwa. Ja wtedy położyłam się też spać i usłyszałam taki głos, że jeszcze nie teraz. I to mnie bardzo tak zdziwiło, bo myślę, jak nie teraz? O co chodzi? No nie wiedziałam, o co chodzi. No nie mogłam tego zrozumieć, o co chodzi, że jeszcze nie teraz. No ale pomimo tego zasnęłam. I jak się rano obudziłam, to czułam taką radość, taką... W ogóle to, co mnie zdziwiło, jak wstałam, to to, że nie czułam gruntu. No tak jakbym fruwała. Myślę, idę, a nie czuję, że idę. To było dla mnie takie dziwne i takie trochę nadprzyrodzone. Tak nie wiedziałam, co się dzieje, ale miałam taką radość, taki pokój w sercu. I to szybko dzieci zauważyły i też jej sąsiadka się naszła, mówi, Marta, co się z tobą dzieje? Ty jesteś tak szczęśliwa, że normalnie tylko z tobą przebywać. Trwało tak do 2-3 dni. Taka przeogromna radość w sercu, no takie coś, no nie do opisania. No ale to minęło, tak? Ja i tak pomimo tego nie wiedziałam, jak mam dalej żyć, tak? Bo może, no nie wiem, gdzieś ja się zagubiłam w tym wszystkim. Może też i czekałam na tych ludzi, których miałam obiecanych w śnie, że mi wskażą jak, co i jak. No ale była komunia moich chłopców i już ja miałam takie przebłyski, że ja źle robię, że ich daję do komunii, że to nie powinno tak być. I nie miałam czasu i coś mi podpowiadało, czytaj pismo, ale gdzieś nie miałam czasu nigdy na gdzieś i innym rozdawałam pisma, kupowałam, pamiętam, czy do kogoś na wesele się szło, czy do kogoś na komunię, to zawsze pamiętam, pismo niosłam w prezencie, a sobie nie miałam i miałam później takie wyrzuty, że ja innym ludziom daję, a sama nie czytam. I w końcu moja córka miała iść do komunii i mówię, dosyć tego. Jak ja się dowiem, jak nie przeczytam? No przecież mamy to pismo, to trzeba przeczytać. Mówię, to może to jest to właśnie to moje lenistwo, że ja to tak odkładam. Tak sobie jakoś wytłumaczyłam to w tych mojej głowie. I jak tak pomyślałam, tak wsiadłam w samochód, pojechałam do miasta, zajeżdżam do sklepu, patrzę, ale są różne pisma. Myślę, to jakie mam kupić pismo? Nawet nie wiedziałam. Ja myślałam, że jest jedno pismo, a to okazało się, że są te różne przekłady, wydania, i ja nie wiedziałam, jakie pismo mam wziąć. I tak zamknęłam oczy i mówię, jak ja mam przeczytać pismo, to wskaż mi, Boże, które. I położyłam, mówię, jak położę rękę na tym, to biorę. I ja tak akurat położyłam rękę na
piśmie poznańskim. I ja przeczytałam jako pierwsze, pamiętam. Bardzo mocno mnie to dotykało, jak czytałam. Ja wiedziałam, które wersety są, przemawiają do mnie. No, to było takie przeżycie, no, przeogromne, jak się czytało pierwszy raz to wszystko i zaczęły się otwierać oczy na różne rzeczy. I dopiero ja wiedziałam po przeczytaniu pisma, że ja już i córki nie dam do komunii, że ja ich wypisuję dzieci z religii. Ja byłam normalnie w szoku. I ja dopiero wiedziałam, co zrobiłam źle, tak? I obwiniałam siebie, że ja tyle czasu odkładałam przeczytanie pisma, tyle czasu, tyle lat. Dlaczego ja nie zrobiłam tego wcześniej? Ale też i dziękowałam Bogu za to, że miałam ten czas, że mogłam to w końcu przeczytać i zmienić to moje życie, tak? Że teraz idzie wszystko ku lepszemu. No i zaczęłam odkrywać w trakcie czytania, że no, powinno się wyjść z tego kościoła, tak, że to jest jedno wielkie kłamstwo, ale z drugiej strony powiedziałam, gdzie są ci ludzie? Mówię, to jest niemożliwe, przecież tyle tysięcy ludzi, każdy w coś wierzy, gdzieś chodzi, tak, mamy te nawet różne religie świata. Mówię, co z tymi ludźmi? A gdzie są ci ludzie? Biblijnie wierzący, tak? I mówi, nie znam nikogo, nikogo w życiu takiego nie spotkałam, to jest niemożliwe, żeby ktoś tak żył. Mówię, jak ja mam tak, przecież wezmą mnie za psychicznie chorą, albo mnie zapną, albo coś, powiedzą, że zwariowałam. I też zaczęłam prosić w modlitwach, żeby mi wskazał Ojciec w niebie, tych właśnie, mówię, jak mi wskażesz, chociaż jedną osobę, chociaż jedną albo dwie osoby, które żyją według Pisma Świętego, to ja to wszystko zostawiam i wychodzę z tego katolicyzmu. Moje dzieci wypisuję i Emilki nie daję, i mojej córki nie daję do komunii. I natrafiłam właśnie na taką osobę na internecie, która pisała dużo prawdy na temat tego. Ta osoba miała założoną taką grupę też przez internet, gdzie byli właśnie ci wszyscy wierzący. I w taki sposób właśnie dotarłam do was. I teraz dzięki wam mogę się dzielić swoim świadectwem dalej, tak? Ale jeszcze też powiem, co się zadziało w moim życiu, bo to też pominęłam. To jeszcze było przed przeczytaniem Pisma Świętego, już po tych moich modlitwach, po tej mojej modlitwie takiej, tej, co miałam tyle radości w sobie, to ja później, było tak, że ja później byłam w ciąży, tak? A mój tato mocno chorował, nie mógł w żaden sposób, ja tak chciałam pomóc jakoś, nie wiem, żeby wyzdrowiał, tak? Żeby wyszedł z tego też i alkoholizmu, i tak byłoby szkoda i żadnej strony nie było pomocy, tak? I ja też jej prosiłam, przecież i Ojca w niebie, tak jakoś, no. Tylko wtedy jeszcze właśnie modliłam się, tak jak według Kościoła katolickiego, tak? No i nie było pomocy z żadnej strony, te modlitwy nie były wysłuchiwane, tak samo jak jego modlitwy nie były wysłuchiwane. Ja powiedziałam, tak, jak chcesz mnie wysłuchać, to ja pójdę do wróżki, tak? I poszłam do tej wróżki, ona oczywiście jak to wróżka, mówiła, że wszystko będzie dobrze, że tato wyzdrowieje i tam takie kłamstwa mi nagadała. Później, jakiś czas po tym, urodziłam dziecko upomarłe. I bardzo mocno obwiniałam Boga o to, tak, że mi zabrał dziecko, że najpierw daje życie, później zabiera. Nie wiedziałam, o co to chodzi. Dopiero później, właśnie jak moja córka miała się do komunii, ja już się tak zawzięłam i przeczytałam to Pismo Święte, to się dopiero przyjrzałam, co ja zrobiłam i dlaczego to tak wszystko było. Teraz wiem, że tutaj dziecko jest razem z Ojcem w niebie, że ma dobrze, tak? Ja już nie martwię, no. Nie przeżywam tego, nie obwiniam Boga za to, tak? Bo już znam prawdę i wiem wszystko, jak... Dlaczego tak musiało się stać? No, to chyba tyle z mojego świadectwa. Więcej chyba już nie mam nic do powiedzenia, chyba że masz jakieś pytania do mnie. Tak. Mam do ciebie pytania. Właśnie odnośnie tutaj, zanim zadam te pytania, to mówiłaś o tym złocie właśnie, że łysa, że naga. Znalazłem w międzyczasie, tak sobie tutaj patrzyłem w Apokalipsie, w rozdziale trzecim jest napisane do Laodycei, zwraca się tutaj do Laodycei zwrot. A do anioła kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.
Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. I to jest właśnie ten fragment, który właśnie mi się nasunął, jak opowiadałaś o sytuacji we śnie, właśnie z tą nagością, z tym wszystkim, bo kobiety też w kościołach przecież modlą się często bez nakrycia głowy, nie? A gdzieś właśnie te fragmenty... też to niedawno zrozumiałam, że jednak powinno się nakrywać, bo mówimy, że to włosy są naszym okryciem. Też można zrozumieć z pisma, jak się czyta, tak? Ale tak bardziej może dokładniej, jak ktoś przemyśli i się przeczyta, tak? Jakoś jeśli poprosi Ducha Świętego o prawidłowe wskazanie, to wychodzi na to, że mamy do modlitwy właśnie przykrywać nasze głowy jakąś chustą. Ja nie mówię, żeby tak jak w islamie gdzieś tam, jak to mają, co nie, bo to wiadomo, to też jest religia, ale no, na co dzień możemy chodzić tak jak mamy tam te nasze fryzury, czy tam nie, ale do modlitwy powinniśmy się właśnie tak ukorzyć. Tak, bo to przecież jeżeli właśnie ty masz włosy i było powiedziane, że jesteś łysa, no to by było niepowiedziane, że jesteś łysa. Skoro masz włosy, to by wystarczyło, nie? A tu było coś więcej. Tu chodziło o coś więcej. Tak, tu chodziło o coś więcej. Ja wtedy zrozumiałam, że to chodzi o moje włosy, ale ja w ogóle wtedy nawet nie znałam Pisma Świętego i ja w ogóle nie wiedziałam, co do mnie mówiono. Dla mnie to było takie, no, nie, trudne do zrozumienia. Tak jakby, no... obetą wszystko się, no tak. Ja byłam wtedy zaślepiona, no. A teraz, chwała Bogu, dostałam tę maść, no, oczy mogłam przejrzeć, tak. Mam dobre prowadzenie, no ja zostałam ochrzczona w wodzie, tak. No i teraz, no teraz jestem na etapie, można powiedzieć, pokuty, tak. Pokutuję. I też proszę ochrzcić Duchem Świętym. Ja też jestem na etapie właśnie zmiany umysłu, bo to już trwa od 2018. A ochrzciłem się później, nie pamiętam, który to był rok w zasadzie. Zmiany się zaczęły prawie natychmiast, też po śnie, bo mi się, no przyśnił mi się Jezus Chrystus i dynamicznie się moje rzeczy, życie zaczęło zmieniać, bo się że tak powiem, po tym dotknięciu stałem się taki wrażliwy, tak jakby rzeczy zaczęły ode mnie odpadać różne i to nie wszystko naraz. Dochodziłem do różnych rzeczy po trochu. To nie było tak, że z dnia na dzień, ale z dnia na dzień zdałem sobie, co Jezus Chrystus mi pokazuje. I później jeszcze tkwiłem, tak jak ty, tkwiłem właśnie w religijności, tkwiłem w kościele, bo myślałem, że tak to dobrze będzie. I byłem w tym bardzo gorliwy, aż później przyszedł jednego razu taki dzień, w którym zdałem sobie sprawę, że jestem sam, bo tam osoba, z którą chodziłem do tego kościoła, właśnie nie pojechała ze mną, a ja stałem tam wśród tych ludzi i zdałem sobie sprawę z tej samotności, że człowiek tam wchodzi, mimo że jest dużo ludzi, to jest tak naprawdę ani społeczności i takiej za bardzo i ludzie wchodzą, wychodzą i tyle. Często tak się właśnie zdarzało. I bardziej dla tradycji niż... dla uduchowienia takiego. Tak, i się sfrustrowałem. Później byłem zły. Byłem zły i się popłakałem chyba na parkingu w samochodzie. I prosiłem Jezusa Chrystusa o właśnie... Prosiłem Go o coś, już nie pamiętam o co. Może o pokrzepienie, może o jakąś osobę, może żeby coś się zadziało. I poszedłem, przeskoczyłem przez takie ogrodzenie zamknięte właśnie na stadion. I mimo, że były zamknięte drzwi, mimo, że były zamknięte właśnie ta furtka, ja tam byłem i to był chyba okres świąt jakichś, chyba wielkanocnych.
2019, teraz już nie pamiętam dokładnie. I mimo wszystko, że było to zamknięte, to przyszedł człowiek, przyszedł kolega. Mówi, że nie czuł atmosfery tych świąt i że wyszedł z domu, takie miał przekonanie, takie miał przeczucie. Takie poczucie miał. On też przeskoczył tam przez to ogrodzenie i zaczęliśmy rozmawiać. I tak rozmawialiśmy właśnie o tych biblijnych sprawach i o księdze Henocha. Jakoś tak tematy zeszły. No i po tych zdarzeniach później przestałem chodzić. Po tym, jak księdzu zadawałem pytanie o właśnie, bo przykazania wziąłem pod lupę. Te przykazania biblijne jakby, no nie jakby, bo to z Księgi Wyjścia 20 i z Apokalipsy kwestie znamienia bestii. I tak trochę rozmawiałem, trochę tam świadectwa chyba opowiedziałem jakoś tak, i żeby się tak podzielić. Trochę to było jakby w formie takiej spowiedzi, można powiedzieć, pod pewnym względem, ale się nie spowiadałem wtedy. I zapytałem go o to, on nie za bardzo umiał mi to wyjaśnić. Ja próbowałem sam sobie to wyjaśnić, bo po prostu tymi złotymi cherubami na arce przymierza próbowałem sobie tłumaczyć te bałwochwalstwo i tak dalej, nie? Jakoś usprawiedliwić to wszystko, te posągi, obrazy, te wizerunki, których są pełne kościoły. I po jakimś czasie właśnie po spotkaniach, nie wiem czy to dwa były, czy trzy, ksiądz przestał odbierać ode mnie telefon, przestał się ze mną spotykać. Tak to wyglądało. Po prostu ja po jakimś czasie to już jest świadectwo. To już jest świadectwo, bo ja już tam nie chodzę, tak jak i ty. Te bałwochwalstwo właśnie. To jest, myślę, że nie przypadek, że uderzyło to we mnie, uderzyło. Poniekąd też badanie tam znamie bestii i tak dalej. Zastanawiałem się nad tym, zacząłem ostrzegać innych, bo patrzę, o, technologia idzie do przodu, a tutaj jest powiedziane o tym znamieniu, że na prawą rękę, na głowę, że będzie właśnie nieciekawie, że kto nie weźmie tego, nie będzie mógł normalnie funkcjonować, kupować, sprzedawać. Też zastanawiałem się nad kwestią, zastanawiałem się nad tym właśnie, że później to tak czytałem sobie, myślałem, że ci, którzy mają świadectwo Jezusa Chrystusa i przestrzegają tych przykazań, a przy przykazaniach to nie koniec był, bo zdałem sobie sprawę, że jest i szabat, czyli ten siódmy dzień, że to nie jest niedziela, a ludzie sobie próbują na różne sposoby to tłumaczyć, a to jak wyraźnie jest to po prostu podane, napisane, że Bóg 6 dni stwarzał, 7 dnia odpoczął, dał taki przykład, taki wzór do naśladowania, bo przecież w przyszłości będzie odpoczynek wieczny. Żeby odpoczywać z Nim i do tego odpoczynku wejść, to nie będzie jakieś leżenie na plecach po prostu w grobie, tylko życie wieczne z Bogiem i oglądanie właśnie Jego i zachwycanie się Jego obecnością. Więc myślę, że ten szabat tak wskazuje na to i to nie od razu do mnie doszło. Nie doszło to do mnie od razu. To etapami wszystko się działo, tak jak z tym bałwochwalstwem. I chciałem ciebie jeszcze właśnie o to zapytać, jak było z tym bałwochwalstwem w kwestii twojej, bo zdaje się, że miałaś problemy u siebie z tego powodu. Znaczy, mi Duch Święty też wskazał, że to jest, że trzeba się oczyścić, tak? Oczyścić i najpierw dom swój, tak? I swoje wnętrze z tego bałwochwalstwa. Ja wtedy popaliłam te wszystkie obrazy, które miałam w domu, te wszystkie wizerunki, te wszystkie figurki, to wszystko, co było. Ale u nas na procesji stała jeszcze figura ta katolicka. I to była dość taka duża z cementu wylana, no. I ja wiedziałam, że muszę to usunąć, bo mi Duch Święty wskazywał, że to nie może tu być, że... No i koniec końców ja to usunęłam, tak? I nie wiedziałam, no tam porozbierałam tą kapliczkę, tam pomału pościągam. Ale nie wiedziałam, jak mam usunąć tą figurę, bo to bardzo ciężkie. No ja nie jestem aż tak silna, żeby to nie stało, tak? Żeby ludzie nieświadomie nie wiedzą, ale robią to, bo tak są wychowani, bo tak im rodzice przekazali, że tak trzeba, ale tak naprawdę to sami siebie nie szukają, nie dociekają tego, tak? I ja nie chciałam, żeby przez tą swoją nieświadomość i tutaj oddawali cześć tej figurze, żeby też nie chciałam, żeby moja osoba miała w tym udział, bo to ja bym pozwoliła na to, tak? Bo to przecież to stało na mojej posesji.
skoro Bóg dał mi poznać, tak? No to ja to zdecydowałam, że usunę. No ale z drugiej strony, że ciężkie było, tak? To też w ten dzień, który ja to rozbierałam tą kapliczkę, to pomodliłam się tak w duchu, tak zawołałam do Ojca w niebie, tak, żeby mi kogoś tutaj dał do pomocy, bo no, mąż był w pracy, ja tylko z dziećmi. Mąż tam nie miał nic przeciwko, bo może on kiedyś swoje świadectwo powie, no co ja będę za niego mówić, nie? I akurat tak się stało, że najechał się taki człowiek i szukał numeru domu, ale okazało się, że u nas jest, nasza wieś jest podzielona na różne części i no, że, no nie mogłam mu jakoś wytłumaczyć. No, nie dało się znaleźć tego adresu, gdzie chciał jechać i nie byłam w stanie mu pomóc, ale stwierdziłam, że skoro ja już nie jestem w stanie mu pomóc, no to może on mi pomoże i on miał wielką chęcią, no czemu nie? No i w taki sposób właśnie pomógł mi usunąć tą figurę, tak, zabrać, no i nie ma tego. I później, no wiadomo, jak rodzina się dowiedziała z strony męża, bo to było właśnie od ich strony postawione to, no to zaczęli mnie zastraszać policją, zakładem psychiatrycznym, sądem, no ale koniec końców, no nic nie byli w stanie mi zrobić, no, no bo nic mi nie zrobił, tak, policja nic do tego nie miała, bo to my z mężem jesteśmy właścicielem tego, co posiadamy u siebie na podwórku. Zakład psychiatryczny też mi nic nie zrobił, przecież jestem zdrowa na umyśle, no i też mi nic nie zrobią. No, do sądu no, z taką sprawą no, też nie podadzą. No. No i tak wyszło, że pogniewali się jakiś czas, tam się nie odzywali, tam no, ostraszali, tam to może 3-4 miesiące jakoś tam. A teraz już normalnie się wszyscy odzywają, już rozumieją, tak? Może teraz to już może zaczynają też zadawać pytania. Niektórym ludziom tutaj u mnie w miejscowości dało trochę to do zrozumienia, to moje postępowanie, bo niektórzy przyznali, że zaczęli też czytać Pismo Święte i szukać tej prawdy, kto ma rację, dlaczego tak jest, bo to też nie pierwsza osoba, która tak, no, tak postąpiła, tak? Bo to też i słyszy się u nas w kraju, albo nawet i w województwie też, jak się wejdzie tam, tam można, no to wiadomo, ludzie mówią między sobą, rozmawiają, to wiedzą, tak? I niektórzy zaczęli szukać z tego powodu tej prawdy, no i ja się bardzo cieszę, tak? I się modlę za te osoby, żeby Bóg im wskazał tą prawdę, żeby też mieli możliwość, tak? Jeszcze upamiętania się za życia, póki jeszcze tu jesteśmy, bo naprawdę, bo to jest najważniejsze. Bo tutaj mamy życie na chwilę. To, jak tutaj przeżyjemy, czy albo będziemy żyć z Bogiem, albo bez Boga. Jak będziemy żyć bez Boga, to tam nie mamy się co dziwić, gdzie się znajdziemy. Dlatego mamy tutaj tą szansę, żeby wykorzystać, bo tam jest wieczność. Tam jest naprawdę wieczność. I to tak to było właśnie z tymi figurami u mnie. Bardzo się cieszę, że się tym podzieliłaś i znowu w międzyczasie znalazłem fragmenty, takie, które można by było polecić słuchaczom, polecić tym, którzy szukają prawdy, bo to przecież tutaj świadectwo twoje plus właśnie te fragmenty, ludzie mogą zobaczyć, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to nie jest normalne, że ktoś ze swojej własnej posesji usuwa coś, co jest w zasadzie ma do tego prawo i jest później przez to prześladowany. A o prześladowaniach jest w piśmie powiedziane. W tej Apokalipsie, która jest też moją jedną właśnie z ulubionych ksiąg, księga objawienia, Apokalipsa Jana, jest napisane w 9 rozdziale 20 werset. Ja polecam cały rozdział słuchaczom sobie przeczytać, a też nie cały rozdział, ale całą Apokalipsę. Jest napisane tak. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom, złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. To jest bardzo mocny fragment, który wyraźnie pokazuje, że ludzie się nie odwrócili, nie zmienili swojego umysłu w stosunku do tego, co czczą, bo czczą tak naprawdę nie Boga, tylko czczą
dzieła swoich rąk, wizerunki, które sporządziły ich ręce. A za tymi wizerunkami kryją się demony, bo jest tu powiedziane i bożkom, tu jest, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom z małej litery. Czyli demony się za tym kryją. I wcale się nie dziwię, że zostałaś tak potraktowana, że taki był sprzeciw i takie były groźby i takie różne rzeczy. Człowiek wierzący się tak nie zachowuje. Człowiek wierzący nie zachowuje się w ten sposób, żeby kogoś szczuć i zastraszać, bo to nie są owoce Ducha Świętego. To jest po prostu jawny atak. A skoro za wizerunkami kryją się demony i ludzie oddają cześć demonom i dziełom swoich rąk, bożkom z mojej litery i nadal jest to aktualne, Bóg się w tej kwestii nie zmienił, bo On się nie zmienia. To jest prawo, które się, ten problem przewija się od aż dawien dawna. Nawet w kwestii wyjścia Izraelitów z Egiptu, to przecież był Złoty Cielec. I oni go nazywali Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu. Czyli czcili Bożka i oddawali cześć Bożkowi, a nie prawdziwemu Bogu. Bóg im tego nie kazał zrobić. I ktoś może mówić, a bo to Stary Testament. No to tu w Apokalipsie ma nowy. A też wiele fragmentów w innych miejscach jest. W Dzieje Apostolskie 17, mowa na Areopagu. I Izajasz 44, to ze Starego. Księga Wyjścia 20 jest napisane, nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Więc te przykazania są nadal aktualne i Bóg się nie zmienił i Bóg nie chce tych wizerunków, ani jednego. Bo przez te wizerunki, przez dzieła ludzkich rąk, nikt nie jest w stanie przyjść do Niego i oddać Mu cześć. W Bogu się oddaje cześć w duchu i w prawdzie, czyli czynami, przestrzeganiem Jego przykazań, czynami miłosierdzia, żeby bronić pokrzywdzonych, bronić sieroty, żeby pomagać innym, żeby chodzić w owocach Ducha Świętego, w miłości, cierpliwości, powściągliwości, właśnie opanowaniu takim, panować nad sobą, nad złością, nad różnymi tymi rzeczami, które ciało generuje, bo ciało jest przeciwne Duchowi Świętemu, ono się sprzecza, ono się przeciwstawia, ono wpada w różne lęki, strach, nawet przed ludźmi innymi. I jeżeli się bardziej miłuje ludzi niż Boga, jeżeli się bardziej miłuje, umiłowało ludzką chwałę niż Bożą chwałę, żeby dla Boga głosić, żeby dla Boga żyć, żeby innym pomagać, żeby miłować bliźniego jak samego siebie, a Boga na pierwszym miejscu. Bo ważniejsze przykazanie już tu przecież jest, chodzi o Boga. Bliźni na równi, czyli tak jak samego siebie, a Bóg ponad wszystko. I Bóg nie chce tych podobizn. To uwłacza Jemu. On nienawidzi przelewania niewinnej krwi, czyli aborcji. Nienawidzi czarów, tych wróżek, tak jak wspomniałaś. I Bóg nienawidzi bałwochwalstwa. A Polska, jak i wiele innych krajów, jest pełna tych rzeczy. Jest pełna bałwochwalstwa, jest pełna czarów, jest pełna właśnie może z aborcją, może trochę mniej niż niektóre miejsca na świecie. Ale sąd spadnie na wszystkich i ogniem będą zniszczenie będzie przez ogień, tak jak było przez wodę, był potop, tak zniszczenie będzie przez ogień. I ludzie jak się nie upamiętają, to po prostu będzie słabo. I bardzo Ci dziękuję za te właśnie świadectwa. Polecam słuchaczom Izajasz 44, Księga Wyjścia 20 i Apokalipsa Jana, rozdział 9 oraz Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Tam jest powiedziane o tym, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Że nie chodzi o to. Bóg chce zamieszkać w nas. On chce dać nam swojego Ducha Świętego. On chce nas napełnić Duchem Świętym, żebyśmy chodzili w Nim, żebyśmy się Go słuchali, żebyśmy byli Mu posłuszni i czynami sprawiedliwości właśnie w Jezusie Chrystusie, tymi czynami, co Jezus Chrystus robił,
oddawali mu cześć, żeby tak właśnie chodzić jak Jezus Chrystus, jak przykład nasz Król i Zbawiciel, nasz Bóg, bo Jezus Chrystus jest też Bogiem, jest skałą i fundamentem naszej wiary, naszego zbawienia i właśnie przez wiarę, przez Niego mamy przystęp do Boga, przez Niego mamy przebaczone, On nas obmywa swoją świętą krwią, On nam daje siłę na każdy dzień i daje nam siłę też, żeby dzielić się świadectwami, nie trzymać ich dla siebie, nie bać się wrogów, nie bać się ludzi, pokładać we wszystkim nadzieję, że On, dla Niego nie ma nic niemożliwego. On jest w stanie przemienić człowieka, nawet tego najbardziej zatwardziałego. Bo ja też i prawie wszystkie przykazania mam małe. No można powiedzieć, że wszystkie, bo morderstwo może być też w sercu. Wcale niekoniecznie rękoma. Trzeba tam zaszkodzić komuś. Można go nienawidzić w sercu i nie wybaczać komuś. To już wystarczy. Bo trzeba wybaczyć wszystkim. Taka jest prawda w kwestii tej. Chciałem cię jeszcze zapytać właśnie odnośnie postów, bo masz też doświadczenie w tej sprawie. Kiedy właśnie posty zaczęły się w twoim życiu i dlaczego akurat w ten sposób zaczęłaś robić? Czy to dotknięcie jak też serca było twojego, żeby pościć, czy... Znaczy, posty to były ze mną już od dawna, tak? Tak jak mówię, że tato nas wychował bardzo mocno w religii katolickiej i posty też przestrzegaliśmy w domu wszyscy. Ja już jako dziecko to też wiedziałam, że trzeba pościć, że tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno i to się tak przestrzegało tego, tak? Także byłam już w tym ćwiczona już od małego i tato nas w tym naprawdę ćwiczył, bo nawet jak byliśmy z siostrą na mszy i tam jest w kościele katolickim taki dzień, że jak się w ten dzień wyspowiada, to ma się całe wcześniejsze życie też z grzechu odpuszczone. Taki jest taki jeden dzień w roku. I pamiętam, że tato wyszedł wtedy na środek kościoła i palce nam wskazał, żebyśmy tam z końca do konfesjonału poszły. Także on bardzo mocno tego wszystkiego trzymał i tam nie patrzył się, że ktoś coś powie, czy coś ten, tylko no wiesz, miał takie swoje podejście, no. Nie zważał na nic, no. Że nie zważał na ludzi? Bo na tak ludzi, tak. Nie usłyszałem. I tak, nie zważał na ludzi, na to, co, jak zareagują, co powiedzą, no. Potrafił wyjść przed mszą, przed sam ołtarz i nas zawołać, tak? Aż tam na koniec, żebyśmy do spowiedzi poszły, no. Pilnować tego. Tak, także takiego mieliśmy tata. I postów też zawsze nam mówił, że jest post i zawsze przed Wielkanocą się pościło, tak? W jaki sposób pościłaś na przykład? Znaczy, u nas i tak było bijetnie w domu, także my i tak skromnie żyliśmy, także nie mieliśmy takiego łakomstwa do jedzenia, tak? To nie było takie trudne do zrobienia pościć, tak? Nieraz na co dzień brakowało czegoś tam do jedzenia, tak? Także to było już mi znane, już. Także to nie jest aż takie, no, może niektórym to trudno przychodzi, niektórym łatwiej. Na wodzie? Gorzej u mnie może pościć od rzeczy, tak? Jakbym miała zrobić post od telefonu, żeby odłączyć się całkiem od wszystkiego, no to już trochę by ciężej było niż z jedzeniem, ci powiem. No, każdy ma tam może jakieś inne te swoje słabe takie punkty, nad którymi musi się wyćwiczyć, tak? Tak. Ja pościłem od snu, bo lubię spać. No. A te wodne posty to kiedyś zaczynałem od jakichś chyba pojedynczych dni, jeśli się nie mylę, czy tam po dwóch dni później dopiero było 7, spróbowałem. No mój taki był, powiem szczerze, najdłuższy 21 zrobiłem i nie chcę się na tym zatrzymać, ale polecam właśnie słuchaczom takie posty, bo człowiek może przełamać swoje ciało i wyprzeć się tej natury zwierzęcej, bo jest przecież mówione o znamieniu bestii, że nie będzie się dało kupić i sprzedać. Może to aspekt techniczny, ale wierzę, że ma też drugą stronę duchową, że człowiek jest trochę jak zwierzę, bo człowiek, który nie szuka Boga i nie ma Go na pierwszym miejscu, je, śpi, rozmnaża się, gdzieś tam toczy
powiedzmy takie życie hulaszcze, żeby tylko zaspokoić i napełnić brzuch. Czym różni się od zwierzęcia tak naprawdę? No i w tej właśnie kwestii bardzo to jest interesujące dla mnie porównanie właśnie z tymi zwierzętami, że Jezus Chrystus przebywał poszcząc 40 dni po tym, jak został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela i Duch Święty, właśnie Duch, stąpił na Niego, to Jezus Chrystus poszedł na pustynię i przełamywał ciało ludzkie, pokonywał je i szatan go kusił. Chciał od niego pokłonu, chciał go tam skusić na jedzenie, chciał właśnie polecam to przeczytać i sobie przypomnieć. Skoro Jezus Chrystus dał nam przykład i powiedział, żeby iść za Nim i nie powiedział wcale macie nie pościć, czy tam odpuśćcie sobie, bo ja już to zrobiłem i tak dalej. Nie, powiedział, że będą pościć. A On wtedy chodził po ziemi, byli z Nim uczniowie i tak dalej. I jak Jezus Chrystus odszedł, no to uczniowie pościli. Oni po prostu też to robili. Też robili to i wierzę, że trzeba to robić, ponieważ ludzkie ciało jest ciężkie do złamania. Bardzo to wpada w takie skrajności. Lubi sobie pofolgować po prostu i dlatego zachęcam słuchaczy do tego, żeby zrobić wodny post nawet kilka dni albo na samych warzywach, żeby się oczyścić, żeby po prostu spróbować powalczyć trochę ze sobą, oczywiście z takim rozsądkiem, żeby nie zrobić takiego błędu jak ja, gdy wychodziłem, że po prostu nieodpowiednie posiłki zjadłem, delikatnie, spokojnie, na sokach jakieś właśnie rzeczy warzywne, rozwodnione warzywa czy jakieś właśnie owocowe soki. Owocowe ktoś by powiedział, że mniej polecane są, bo tam cukier i tak dalej, ale po długotrwałym poście warto jest po prostu delikatnie, na spokojnie wychodzić, nie tak jak ja, gdzie popełniłem błędy i później miałem kłopoty, ale to na inny temat, można powiedzieć, to na inne spotkanie może opowiem. No i chciałem Cię zapytać, jak w zasadzie Ty pościłaś, jak wyglądały takie Twoje najdłuższe okresy czasu, czy to było lekkie, jakie były odczucia, jak się człowiek czuje podczas, nie wiem, ile dni tam właśnie robiłaś, siostro Marto? No, najdłuższy post to był zaraz po moim chrzcie wodnym, 40 dni, tak chciałam iść za Jezusem, tak, naśladować Jezusa, no to wiadomo, że Jezus zaraz po chrzcie też wyszedł na pustynię, tak, i pościł przez 40 dni. I ja też tak postanowiłam zaraz zrobić, no... Najcięższe to były pierwszy tydzień, a później to już się nawet nie odczuwało, że się jest na poście. Naprawdę nie brakowało, nie miałam takiego jakiegoś, nie wiem. Ja puściłam wtedy na wodzie i piekłam sobie podpłomyki, ale te podpłomyki to ja nie piekłam codziennie, ja sobie upiekłam jeden czy dwa co ileś tam dni, a tak to na samej wodzie i ja się czułam dobrze. Ja mogłam i w ogrodzie zrobić, i na podwórku, i przy dzieciach, i wszędzie. Ja naprawdę nie czułam, żebym miała jakieś zmęczenie, czy wyczerpanie, czy coś. Najważniejsze to jest post i modlitwa też, tak? Modlitwa razem. I wtedy odczułam się bardzo mocno Ducha Świętego właśnie w czasie postu. No, każdy, kto pości, to wie, tak? Kto jeszcze nie próbował, to warto jest, chociażby dla tej takiej przybliżonej, takiej relacji z Duchem Świętym, tej takiej bliskości, takiej, no, nie ma tego na co dzień, co jest podczas postu, tak jak można to odczuć, bo trochę to jest inaczej niż tak jak na co dzień, tak? W trakcie postu to inaczej się odczuwa tego Ducha Świętego, jest się bardziej uwrażliwionym na ten głos. Jest takie prowadzenie, tak się to, bardziej się to tak odczuwa, no nie wiem jak to opisać. No, każdy, kto pościł, to będzie wiedział. No i mówię, może najciężej to jest ten pierwszy tydzień. Pewnie temu jest tak ciężko, żebyśmy już zrezygnowali, żeby nas zniechęcić, ale jak myślę, każdy przyłamie ten pierwszy tydzień, to już później jest tak, jakby w ogóle nie miał postu. Nie czuję się tak. W mojej sytuacji tak było, tak zawsze, że jak już przełamałam ten pierwszy tydzień, to już następne dni, to ja mogłabym nawet więcej niż 40 dni, ci powiem. Także już nie czuję się nawet tego, że się jest na poście, naprawdę. No super. I najważniejsza jest modlitwa wtedy. No, to ma się taką bliską relację z Duchem Świętym, no jakiej się nie ma tak
od co dzień, jak się nie pości. Modlitwa, tak, najważniejsza myślę właśnie w tej kwestii. I ja bym polecił, bo tak sobie myślałem nad tym, jeżeli ktoś ma z widzów taką możliwość, żeby właśnie oddzielać się w tym czasie tak od innych, to warto jest się oddzielić, chociażby te pierwsze kilka dni, bo człowiek się nawet, no człowiek się przełącza na inny tryb odżywiania i jest po prostu, może być drażliwy, może być ciężko. Głowa może boleć, nie wiem, ktoś jest kawoszem, pije kawę. No takie rzeczy mogą się zdarzyć, jeżeli będzie chciał zrobić ktoś dłuższy okres czasu, ponad właśnie tydzień i z tym trzeba się liczyć, że Chrystus jak poszedł, to się oddzielał. No ja nie miałem takiej możliwości w różnych okresach czasu, żeby przebywać na pustyni, żeby przebywać całkowicie poza cywilizacją, bo mieszkałem też i spotykałem się z ludźmi. No i było ciężej nieraz. Nieraz było ciężej właśnie. Ja jeszcze też dodałabym do tego postu, tak? I tak jak ja też zaczynałam post, to nigdy nie zaczynałam tak jakby od siebie, tylko zawsze najpierw w modlitwie prosiłam Jezusa Chrystusa, tak, żeby mnie przeprowadził przez ten post, tak jak jest według Jego woli, tak? I zawsze oddawałam to Jezusowi Chrystusowi, żeby mnie tak umacniał w tych dniach, żebym miała siłę. I wtedy naprawdę jest lżej niż tak jak samemu z siebie, że na przykład od jutra zaczynam post i już. No to już wtedy jest ciężko, no wtedy to jest naprawdę ciężko post zrobić. Dlatego tak mówię, że własnego doświadczenia, że jak się już podda przez modlitwę tak i poprosi się o tą pomoc, tak, o te prowadzenie przez te dni, no to wtedy jest naprawdę, jest to z Duchem Świętym. No to cenna uwaga. Cenna uwaga, bo na pierwszym miejscu właśnie Bóg i Jego wola, Jezus Chrystus. Dobrze, że to powiedziałaś, Marto. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem z Tobą porozmawiać, że się udało. Znalazłaś też i czas, i że można było porozmawiać na te tematy, że mogłaś opowiedzieć tyle ważnych rzeczy, istotnych, myślę, dla słuchaczy, którzy wierzę, że będą właśnie odsłuchiwali te nagranie. Zachęcam wszystkich do właśnie brania udziału w tych nagraniach. Można się zgłosić, można właśnie się odezwać, zostawić wiadomość, czy chociażby komentarz, zgłosić się, żeby opowiedzieć ze swojego życia historię swoją, jak to wyglądało, jak się sprawy miały odnośnie właśnie czyjegoś życia. I podzielić się czymś, co ma się cennego z innymi, żeby właśnie nie trzymać tego dla siebie. I pozdrawiam was serdecznie wszystkich, którzy będziecie to odsłuchiwali. Pozdrawiam właśnie siostrę Martę i bardzo dziękuję za to spotkanie, za to nagranie. Chciałbym też i oddać głos siostrze Marcie, żeby mogła powiedzieć parę słów na koniec. Ja również pozdrawiam Ciebie, Piotrze, i wszystkich słuchających i życzę Wam błogosławiony Boży dzień, tak? Amen. I na koniec jeszcze pomodlę się krótko. Ojcze w niebie, Jezusie Chrystusie, Królu wiecznej chwały, Ty, który jesteś potężny, jesteś Bogiem mocnym, jesteś święty, oddzielony. Dajesz nam życie, tchnienie i wszystko, dajesz nam mądrość, dajesz nam siłę, żeby pokonywać trudności, żeby zwyciężać w tym życiu, tak jak Ty zwyciężyłeś świat, szatana, piekło i śmierć, i nie ma nad Tobą władzy śmierć ani nikt i nic, i wszelkie zwierzchności i siły po prostu nie mają z Tobą żadnych szans, i Ty wrócisz, Panie. Prosimy Ciebie w Twoim świętym imieniu o właśnie wszystkich słuchaczy, o ludzi w tym kraju, żeby doszli do poznania prawdy, a także na całym świecie, żeby doszli do poznania prawdy i żeby nie zostawiali swojego zbawienia w rękach innych ludzi, żeby nie szli za innymi osobami, za ich właśnie jakimś tłumaczeniem, jak należy rozumieć Pismo, żeby samodzielnie właśnie zechcieli badać te sprawy, żeby samodzielnie zechcieli przeczytać, żeby zechcieli
pomodlić się do Ciebie, jeśli taka będzie wola Twoja, jeśli ich serce zostanie właśnie, serce zostaną pociągnięci do Ciebie. Prosimy Cię o te sprawy, o nasz naród i o to, żebyśmy wytrwali w tym wszystkim. Dziękujemy za to spotkanie i dziękuję, że właśnie mogliśmy porozmawiać właśnie za ten czas. Amen. Amen.